a nie takim. No więc tym też. Ja od razu powiem, jeśli interesują Was samochody, które jeżdżą szybciej niż 160 na godzinę, to możecie nie oglądać. To nie oglądajcie dalej. Mamy. Ha! Kręci się. Że już? A co? Tak z biegu? Tak z biegu. A co? Jak, a co? A, o kurde, jak się ciężko zamyka. No, a jak chciałeś inaczej? Nie wiem, że. Z biegu. Chwila. O. Z biegu, o tak, tak. O, nie, w plenerze to możemy, ale się zbliżyłeś to od razu. Się zbliżyłem to od razu, tak. Trzeba, nuż zaraz jakąś tutaj. Cholera jasna, nie wiem. No ja też nie wiem. Też nie wiem. Jeden mikrofonik mamy? Jeden mikrofonik mamy, ale damy radę. Jeden samochód, jeden mikrofon, nas dwóch. O, masz wlew paliwa z przodu. Wylew. Wylew. Znaczy woda się leje. Woda się leje, bo to pewnie jakieś nowoczesne auto na wodę. Nie, a, nie. A, będą wodę suszyć. Lało wczoraj, było mokro i dlatego wszędzie jest woda. Warning, advertisement, decat. No, jakoś tak. Dźwięk może być dzisiaj kiepski. Bo co? To... tak, to chroni przed wiatrem, tak, ale nie mikrofon. No dobra. Zebraliśmy się tutaj po dłuższej przerwie dzisiaj. Kurde, już nawet nie wiem jak długa ta przerwa była, ale długa. Nie no, w międzyczasie się w słusznej sprawie spotkaliśmy, tak, na chwilę, żeby coś nakręcić. Nasze Hot 16 nakręciliśmy, a dzisiaj wracamy. A dzisiaj moja ulubiona wersja Kia Ceed. To prawda, moja również. Chociaż... Znaczy nie z tym silnikiem zasadniczo. To jest wersja, która mi się bardzo podoba, ale pewnie bym jej nie wybrał, ale do tego przejdziemy potem. Jakbym chciał chciał X-Cida tego żółtego, musztardowego, 1.6. Benzyna oczywiście, żeby nie było. W tym silnik mi pasuje, a do tego samochodu mam inne, jedno małe zastrzeżenie, ale generalnie z zewnątrz ten samochód mi się bardzo podoba. Bo z zewnątrz jest super. To najładniejsza wersja Kia Ceed. Bo to jest Kia X-Seed. No właśnie dlatego mówię, że to najładniejsza wersja Kia Ceed. To jest Kia Ceed, która troszeczkę udaje SUV-a, crossovera. Ona ma prześwit taki jak Kia Sportage, chciałem zauważyć. Wygląda całkiem zgrabnie ten samochód. O, tak przynajmniej wynika z danych technicznych. A ma nawet może trochę większy prześwit niż Kia Sportage. Tego nie wiem, nie sprawdzałem tego w danych technicznych. W danych technicznych tak wychodzi. W danych technicznych sprawdzałem inne rzeczy. Otóż no. A prędkość jest... maksymalna, jeśli nie interesują... Dobrze, no nie... Ja od razu powiem, jeśli interesują Was samochody, które jeżdżą szybciej niż 160 na godzinę, to możecie nie oglądać. To nie oglądajcie dalej. Mamy przed sobą samochód, który jest ładny i ekologiczny. Powinien być zielony, jest czerwony, trudno... Ale jest... bo już dojrzał. Więc jakby był niedojrzały, to byłby zielony przecież. To jest na truskawki. Hybrydowa, ale to jest hybryda... Plug-in. Pluginowa hybryda. No dobrze i super, no takie hybrydy lubię akurat. Więc pluginowa hybryda, czyli taka, którą możemy doładować sobie z gniazdka. Ile się udało przejechać na prądzie? 50 km z malutkim okładem. Zacnie. Ale... Słucham? Zacnie. Zacnie, bardzo zacnie. Uważam, że jako samochód taki na dojazdy do pracy 50 km no, to jest okej, jeżeli ma się oczywiście okazję, żeby w pracy ten samochód podładowywać. Czekaj, ja to włączyłem? Włączyłem. To sukces. Mamy kartę. Udało się znaleźć. Udało się znaleźć kartę w telefonie, no, tak? Tak, trochę odwykliśmy od nagrywania, więc... Bierzemy kamerę bez karty, ale to... Ale trudno, znaleźliśmy, może się coś nagra. No, przynajmniej operatorze pamiętają. Dobra, wróćmy do tego samochodu. Jest to wersja, która tak, ma silnik benzynowy 1.6. 1.6? 1.6. O, panie, to duży silnik. Duży silnik, nie... ale nie za mocny. No nie, 120? On ma mocy... Mniej. On ma mocy łącznej razem z hybrydą, 140 koni. To ile ten silnik benzynowy ma mocy? Proszę pana. Nie no, ponieważ... musi mieć ze 100 koni, no panie. No on ma ze 100 koni. Chwileczkę. To dobry, bo to bez turbo. On ma, proszę pana, moc łączną, jak powiedziałem, 141 koni. Powiedziałem 140, a jest 141, no, nie doceniłem go. 105 koni mocy. No dobrze, no to taki... Tak jak kiedyś się Opel robiło. Vectra 1.6 na przykład. No. Volkswagen Passat 1.6. Ja maskę. Nie wiem, czy coś maskę. To muszę się przestawić. Muszę przenieść operatora, bo operator nieruchawy trochę. Ale tak, ale jest. Trochę widać poza tym, co ty maskę pokazujesz. Przyjechaliśmy tutaj, znaczy się pod maską coś jest, no. Tak, i jest nawet napis. Plug-in hybrid. Hybrid. Dokładnie. Wszystko inne. Warning, coś tam, Mise en garde. Nie wiem, co Robert mówi, ja też ale nie to wiem, pewnie przez tą maskę. I przez ciemne, on przez ciemne okulary ledwo czyta, przez maskę ledwo mówi, ale nagrywamy. ASG, no. Motor, Boże. Ja to mi łatwo złożyć to wszystko potem. No. To mi nie wygląda na motor. No ale to do motoru idzie. No. Napisali, że motor, ale to nie wygląda na motor. A tu najdzie Hybrid Synergy Drive na przykład, albo coś takiego.
coś może tak no być. No jest silnik spalinowo-elektryczny. Jest silnik, jest układ hybrydowy. I tak. On ma dwa komputery. O, ja myślę, że on ma więcej tych komputerów. No ale tu pod maską ma dwa takie. Dobra. Przejdźmy jeszcze do układów hybrydowych w samochodach marki Hyundai Kia. Ponieważ to są podobne układy. No zasadniczo tak. W tychże no. autach. Bo to ten sam koncern, jakby nie było. No więc niektórzy twierdzą, że a Kia, no tak naprawdę to Toyota się zna na hybrydach, a Hyundai Kia to dopiero gonią i się jeszcze muszą sporo nauczyć. Ale tymi hybrydami przyjemnie się jeździ, no. Otóż właśnie Hyundai i Kia... Ale sprzęgiełko. Przepraszam. Nie mów takich, przepraszam, no, ale, właśnie, człowiek, ale sprzęgiełko. Człowiek na home office i odwyk od kulturalnej rozmowy. Otóż Hyundai i Kia stosują bardzo fajną rzecz w swoich hybrydach, mianowicie stosują dwusprzęgłowe skrzynie biegów. No i słusznie. Dwusprzęgłówka jeździ, z dwusprzęgłówką jeździ się dużo przyjemniej niż ze skrzynią ECVT. Gdyż albowiem taki układ napędowy nie ma takich typowych narowów jak właśnie skrzynie ECVT, czyli nie jeździ się tym jak tramwajem. Tak, tutaj czegoś takiego nie ma. Normalnie człowiek się rozpędza. No nie, no ale wiesz, w tych nowych Toyotach też już nie ma tak bardzo No nie ma, ale jak ktoś kiedyś jeździł na przykład Priusem i mu się nie podobało, to ten samochód jeździ inaczej. Mimo, że jest hybrydą, on jeździ płynnie. Ja pamiętam jak za pierwszym, jak siadłem do Hyundai'a Ioniqa hybrydowego, jak tylko pojawił się na rynku. No taki trochę przypomina Priusa. Mhm. Ale jak się nim tak normalnie wjechało się jak normalnym samochodem, a nie takim No więc tym też się zwykle jedzie jak normalnym samochodem. Momentami trochę ciszej, gdyż albowiem on w trybie hybrydowym albo w trybie tym czysto elektrycznym jest naprawdę cichutki. Bo ma silnik elektryczny, no. Tak, więc cichutko sunie. Dźwięk ma przyjemny, bo niektóre samochody elektryczne wydają jakieś nieprzyjemne gwizdy i tak dalej. Ten takich dziwnych, nieprzyjemnych dźwięków nie wydaje. Panie, ale tu trzeba mieć malutkie rączki. Nie, to się po prostu nie psuje i tam nikt nie musi zaglądać. Dobrze. Jeśli chodzi o parametry tego silnika, to jak już mówiłem, cały układ napędowy 141 koni. Dobrze, ale to nudne jest, pokażmy bagażnik. 141 koni to niedużo, no dobra. No, no 141 koni wystarczy ale teraz. Ale naprawdę jeździ jakby miał jeszcze mniej. Teraz strach jechać szybko, to po pierwsze. Po drugie, jak w końcu wejdą te przepisy, które nie wejdą, bo są wybory, to też będzie strach jechać szybko. Ale tym na autostradzie na przykład nie będzie strach jechać z maksymalną prędkością. Bo gdyż albowiem 160 na godzinę to nijak na autostradzie nie będzie 50 ponad maksa. Więc... No chyba, że będzie remont. Chyba, że będzie remont. No ale tak na normalnej autostradzie. No. No więc na normalnej autostradzie... Bezpieczne auto, po prostu. Samochód traci trochę uroku, gdyż albowiem no, na niemieckiej autostradzie 160 na godzinę to trochę mało. Ale przecież jeździmy po polskich autostradach, bo Polska jest najważniejsza i polskie autostrady są najważniejsze. Tak. Nie powiem, kto te polskie autostrady budował, bo jak nieważne, to, ale... Jak Włosi budowali na przykład. Niemcy. Chińczycy. Ale im się nie udało. No. No. Zamykaj to silnik. Zamykam. Ale zobacz, zwróć uwagę, oszczędności. Oj tam oszczędności. Mówiłeś sam, się nie psuje, nie trzeba otwierać. No. No, też ma. No. Co, bagażnik standardowo. No dobrze, niech będzie bagażnik standardowo. Bagażnik jest z tyłu. A, bo tu bałagan, bo jest ładowarka. Bałagan, taka, bo jest ładowarka. A, taka malutka, ale ona ładnie wygląda. Ładnie wygląda, bardzo. Ładnie wygląda, tak jak LG albo coś innego. Taki. Podłączamy to do gniazda. Znaczy, ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy nigdy w tych ładowarkach. Tak. Zawsze nie rozumiem, dlaczego dają taki kurde króciutki kabelek z tej strony. Żeby się to po ziemi nie walało, żeby tak wisiało sobie na ścianie. Ale ja nie chcę obciążać gniazdka na przykład, no żeby tą sobie... Jak masz tandetę na ścianę zamontowaną, jak jest dobrze zamontowane gniazdko. No poza tym nie pękało, o tutaj już pęknięte jest, no. Jakie pęknięte, to tylko jest... O, nie, tak. Zaciek od wody. Zaciek od wody, tak. Wczoraj tak. Lało. Do bagażnika. Słuchaj, jeśli chodzi o... Roletę zgubiłeś. Wyjąłem go i właśnie jeśli chodzi o ten samochód, to moim największym zarzutem jest... Dlatego bagażnik. Wybrałbym inną, znaczy dobrze, bardzo lubię hybrydy plug-in, bo one są fajne w mieście i w trasie też da się nim normalnie pojechać. Tylko tutaj... Na normalne zakupy, dla normalnej rodziny ten bagażnik jest w zupełności wystarczający. Tylko on trochę płytki się robi, bo sam baterie tam są. Trochę tak, a ja na przykład lubię jeździć ze swoimi psami. A z kolei nie lubię wsadzać psów luzem do bagażnika, nie robię tego w takich autach. A z kolei tutaj klatka profesjonalna do przewozu zwierząt się nijak. Jak złożysz fotele, to się zmieści. Nie zmieści. Jak to nie? Nie zmieści się, na wysokości nie mieści. Masz za duże psy. Mam średniej wielkości psy, ale za duże. To... Z moimi by się zmieściło. No ale ty byś woził psy w klatce kociej. No dobrze, dobrze. Ta dziura jest mała. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale to nie są koty, to są psy. Ale jeden jest teraz zakochany. No. I nie chce jeść. No. Normalna, natura. Więc
bagażnik do normalnych zastosowań, jak cię mogę, ja preferuję kombi. No temu trochę brakuje. No kup sobie kije kombi, no. A jest takim napędem? Nie pamiętam. A chyba jest. I nie ma takiej podniesionej, nie będzie taka ładna. Nie będzie taka ładna, nie będzie wyglądać jak X-Seat. No właśnie, no. X-Seat wygląda świetnie. Tak. Tak, wygląda na dużo więcej niż kosztuje tak naprawdę. Dobry samochód w dobrej cenie. Normalny zaczyna się od 79 990. No. Taki normalny, normalny. No biorąc pod uwagę, że to jest cena Volkswagena Polo. Średnio wyposażonego. Średnio wyposażonego, a tu mamy samochód, który naprawdę wygląda... wiesz co, postawiłem go jakiś czas temu przy Mercedesie... Giela. Skubany podobne są. O, czekaj. No czekam. No kurde, bo mi się tutaj... Maska ci paruje. Maska mi paruje, dokładnie ciemne, tak. Nic nie widać. Aż. Przez te zarazy... No nie, przepraszam, 129 990. No widzisz, ja chciałeś oszukać naszych widzów. Nie chciałem oszukać, wydawało mi się, że mniej. Wydawało ci się. Nie, bo mówiłeś o tej wersji 1.6, mocnej, dwustukonnej. 200 koni z okładem. No to niewiele ponad 200, ale tak. I taką bym chciał. I to jest też fajna wersja. Nie tak ekologiczna. To jest całkiem fajne auto do miasta. Naprawdę, zamiast diesla, jeżeli ktoś jeździ głównie po mieście, to jest dużo lepsza opcja od diesla. Hybryda plug-in? Tak. Tak, zdecydowanie. Szczególnie jeżeli macie miejsce w garażu, gdzie możecie to ładować, bo jak nie, możecie jak nie macie ładować, miejsca nie ma w garażu, żeby sobie to naładować, to a nie jak ma jak macie miejsce w garażu i pod domem, i w pracy, gdzie możecie takie auto ładować, to jeździ się super tanio, dlatego że wtedy zużycie paliwa zbliża się do tego, które deklaruje producent według WLTP, czyli do 1,5 litra, czy tam 1,4 litra na 100 km. Bo jeździcie cały czas w prądzie. Prawie cały czas w prądzie, no prawie. Natomiast jak się... Nie, przepraszam, tak, przepraszam, chciałem wprowadzić włącz 129 900. No, mówiłem. A Seat Kombi w... Ale nie będzie tak ładny. No nie będzie tak ładny, 127, więc trochę tańszy. Z tym układem napędowym z jest? Z tym układem napędowym jest. Jest teraz już tańszy. 127 990, tak się zaczynają. No powiem ci. Ale ja bym wziął taką żółtą z 1.6 jednak, mimo wszystko. Ale nie będzie, kombi nie będzie tak ładnie podwyższony. Dlatego mówię, że wziąłbym takiego żółtego X-Seeda, 1.6, 204 konie, super. A dla rozsądnych 1.4. Trochę słabszy, ale wystarczy. To też jest dla rozsądnych. To jest bardzo rozsądny samochód, jeżeli się tak, punkt A, mieszka w mieście i się rzadko jeździ w bardzo dalekie trasy. No. Punkt B, ma się gdzie ładować ten samochód. Tak, bo jak nie ma się gdzie ładować, to nie ma sensu. Ale jak się ma gdzie ładować i się chce komuś i się chce ładować. Kabel, tak. Naprawdę bardzo fajna opcja. I naprawdę... A i ładowanie z ładowarki takiej miejskiej też nie ma sensu. No. Bo wcale nie jest szybciej niż z tej. Tak. A prąd jest droższy z ładowarki. To zależy z której, bo no da się znaleźć jeszcze ładowarki, które darmowe. Są darmowe, ale tak jak chcecie płacić za ładowarkę tą taką komercyjną, to no nie, bo to szybciej się nie naładuje. To czasami bardziej się opłaca, jak człowiek zaczyna liczyć, to się opłaca bardziej na benzynie jeździć niż na prądzie kupowanym bez abonamentu z ładowarki. Tak. Co tu jeszcze o tym samochodzie można powiedzieć? Przejechać się trzeba, wnętrze pokazywałem już kilka razy, także tego. Tak, no żebyśmy... to musicie obejrzeć nasze poprzednie jakieś produkcje, jak wygląda wnętrze tak, X-Seeda. Musimy się przejechać. Wnętrze X-Seeda nie jest brzydkie. Siadasz ty za kierownicą? Nie, ja operuję, bo zapomniałem, bo nie mogę znaleźć uchwytu. A no dobrze, no. Wyszliśmy z prawy. O, teraz lepiej będzie. Ha! Czy teraz zaczynamy od nowa? Tak, teraz zaczynamy od nowa, o! Słuchajcie, jak my fajnie opisaliśmy ten samochód przez dłuższą chwilę. Tylko zapomniałem nacisnąć taki czerwony guzik. Wszystko już o nim powiedzieliśmy. Dobrze, podoba, dawaj tam. No dobra. Bo zaczniemy od zegarów, które są opcjonalne, wirtualne i tak robią plum-plum, ale można te plum-plum wyłączyć, chciałem mamy zauważyć. Mamy gotowy do rozpoczęcia jazdy. Super. I silnika nie włączyłem. Średnia 3.2. 60 km. To 60 jest km. Super. Tak. Czyli naładowany, proszę bardzo. Naładowany, ale nie, zaczekaj, jechałem w trybie hybrydowym, nie automatycznym. Tak, o. Tak, ha. Bo w tym samochodzie, no coś pod światło jakoś, jakieś flary. Jeszcze face tracking, kurde, ty w maskach śledzi ten. Przestępców. Śledzi przestępców, kurde, to proszę, chińska technologia, to jednak trzeba będzie tak zrobić. Więc moje doświadczenia z tym samochodem są takie, że jeżeli się człowiek stara bardzo i nawet nie ma naładowanej baterii, ale jeździ korzystając z trybu hybrydowego i tak jeździ rozsądnie, to poniżej 5 litrów da się. Super. To 4 z groszami i tak dalej. Natomiast jedziemy. Po doładowaniu baterii no, powstaje pytanie, w jakim trybie jedziemy. Możemy sobie jechać w trybie czysto elektrycznym, możemy jechać w trybie automatycznym albo w trybie hybrydowym. Wybierz sobie, mnie tam to bez różnicy. Szczerze mówiąc, on na tych wszystkich trybach jeździ podobnie płynnie. A ma sport? O! Pasport. O, zobacz, zegary się zmieniły. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. A i tam nie widzą. Wszystko widzą. Widzą, tylko muszę przekręcić, tutaj gubię się w tych. O.
tą stronę. O. O. To ja może poczekaj, to dajmy mu nam przejść na normalne. O. Super. Mamy sportowe auto. Sportowe, elektryczne. W prawo czy w lewo? Bo ja nie tutaj się... Możesz pojechać na przykład w prawo. Na przykład w prawo. Na przykład w prawo. Tutaj przejedziemy się kawałek asfaltem. Potem pojedziemy trochę szutróweczką. O, zobacz, w trybie sportowym on się rwie do przodu jak na te swoje 140 koni. Szkoda, że on się tak szybko kończy. Oj, tam kończy się. To i tak za bardzo. O, i... Asfalt się skończył. Asfalt się skończył, no. O. Ale tu poza tym tu mi się bardzo podoba ten środek, no bo on jest taki zwykły. Tutaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Radio jest zwykłe, znaczy jest nowoczesne i ma tutaj systemy różne, tak, dziwne. Tak, wszystkie funkcje są, Android Auto działa. Ma systemy różne online'owe, które też jeszcze tam wspomagają. Ale tutaj mamy to coś, o czym wielu zapomina. Takie starodawne, taki starodawny panel do obsługi klimatyzacji. Ja tam bardzo te starodawne panele lubię, gdyż albowiem obsługa w pełnym słońcu... Na frekt. Dobrze. Obsługa w pełnym słońcu, w upale, albo w czasie mrozów, ekranu dotykowego, żeby przestawić sobie klimatyzację, a ma człowiek na przykład albo rozgrzane paluchy, albo ekran jest rozgrzany. To jest fajnie, no mogę sobie pokręcić. To ma zwykłe fizyczne przyciski i to działa dużo lepiej, szczerze mówiąc, i łatwiej się to obsługuje bez patrzenia. Jest, po co patrzeć, jak wiesz, gdzie masz, które pokrętło i przekręcasz, no. Deska nawet deska jeżeli rozdziesza. Trzeba rzucić okiem, to się rzuca okiem na krócej niż jak to, się obsługuje. To co tutaj ma? A, to do ładowania. To są lampki do ładowania. A. To się świeci na zielono. No, ale tutaj proszę, mamy taką udawaną skórę na desce rozdzierczej. Udawaną, ale przyszytą przynajmniej. Przyszytą, tak, i mięciutką taką. Nie, żebym należał do tych, co macają deski rozdzielcze. Jak nie, zawsze macasz. Tak. Macam, ale... Ale też, z przymusu, tak. Ale rozumiem, z przymusu, bo mówię, że nie jestem osobą, która... Siada do samochodu i na jak nie skrzypi i dobrze wygląda, to samo może być twarda. Dokładnie tak, no, mam to w głębokim poważaniu, kurde, czy ona jest miękka, czy twarda. Zwróć uwagę, jedziemy po dosyć słabej drodze. Specjalnie taką wybrałem, czekaj, bo muszę tu kręcić. O, teraz. Jedyne rzeczy, które nam skrzypią, to jest mój bagażnik rowerowy w bagażniku i twój statyw. Tak. Bo tak po zdętom z przodu nic nie... No nic, a co ma trzeszczeć, no? Nie trzeszczy, nie skrzypi. Jak to co? 2392 km no przebiegu. No bez przesady. W testowym aucie katowanym przez złych ludzi. Bez przesady. O, to jakieś burczenia nam się pojawiły. No tak, ale to w bagażniku rzeczy wibrują. Także jest naprawdę... Zawieszenie jest przyjemne. Generalnie ten samochód, jeżeli szukacie, jeżeli wystarcza wam to ile powierzchni, ile przestrzeni daje auto kompaktowe. No przepraszam ale bardzo, chcielibyście... wcale nie daje tak mało, no. Właśnie, bo tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc, nawet dla dwójki to już świat i ludzie, dla czwórki jak cię mogę. Obiektywnie rzecz biorąc auto kompaktowe, jeśli chodzi o przestrzeń, zaspokaja większość potrzeb. Tylko niektórzy tak. Nie chcą jeździć autem kompaktowym, bo auto kompaktowe, jeśli chodzi o prestiż, daje tego prestiżu niewiele. Dlatego zrobili takiego SUV-a. Natomiast tutaj mamy takiego SUV-o crossovera, który wygląda na coś więcej niż auto kompaktowe, mimo że jest autem kompaktowym z technicznego punktu widzenia. Bazuje na aucie kompaktowym, ale wygląda na więcej. Na szczęście nie kosztuje dużo więcej, bo są też inne firmy. A, no są, ale to wtedy ten samochód kosztuje. Panie! Mówią, o, to jest panie SUV, poważny samochód, to tam kompakta mamy za 80, to, czy tam za 100, to SUV-a sprzedajmy za 180. Znaczy wiesz, jeśli wracamy do takich cenikowych rzeczy, to teraz jak robiłem na przykład takiego C3 R-Crossa. No? No to taki Citroen jest, no taki nie za drogi, nie za tani. Znaczy, uważałem, że jest drogi. No. Ale jak porównywałem na przykład, porównałem specyfikację takiego C3 R-Crossa do porównywalnie wyposażonej Skody Kamiq albo Volkswagena T-Roka. Powiem ci, że jak się Skody zaczynała tak... To nagle się okazało, że Citroen potrafi być tańszy o 25 tysięcy złotych. Więc jak ktoś rozważa przednionapędową Skodę, taką SUV-ową, crossoverową, nie mówię o samochodach z napędem na 4 koła, bo tutaj niestety tej opcji nie mamy. I po co? Ja bym na przykład chciał. Ja byś chciał, ja bym nie chciał. Nie? Ja mam dziwne potrzeby, ale tak, ja cenię sobie napęd 4x4 są prosto czy prosto? Prosto, prosto. Tylko tam mają pierwszeństwo, ale jakieś łobuzy znak przewróciły. Ach, łobuzy. W każdym razie.
trybie sportowym, on się wydaje nawet całkiem rzeźki. Gdyby nie to, że się kończy przy 160, to by było całkim fajnie. Ojojojojo, przy 160. Ale to jedziemy i tak po terenie zabudowanym. Tyle, ile można jechać po terenie zabudowanym, więc luzik. No. Także jak się... Skoda też nie daje zbyt dużo prestiżu, prawda? Bo to taka niby budżetowa tak, marka. Tylko wiesz, jak zaczynasz te SUV-y, crossovery Skody tak sobie konfigurować, żeby były naprawdę fajne. Tylko właśnie jak... One mają wyjściowe ceny całkiem przyzwoite, ale zaczynasz to konfigurować, to wyjściowe mają super. Jak dorzucasz to, co byś chciał w tym samochodzie, to nagle... Prawo czy prosto? Prosto. To nagle okazuje się, że ten samochód wcale nie jest już taki tani, jak się do niego dorzuci to wyposażenie, które no tak, a tutaj byśmy chcieli. Tu jest trochę bogaciej wyposażony i cena jest w miarę. No ale te opcje są prawie, znaczy te opcje w tych samochodach są niewielkie, bo to są głównie takie rzeczy, które można gdzieś tam dorzucić w serwisie, ewentualnie zamówić samochód pod siebie. No zobacz, tutaj w tej wersji na przykład skromnej nie mamy elektrycznie otwieranej klapy, ale lewo, prawo, lewo. Nie mamy elektrycznie otwieranej klapy, ale elektrycznie otwierana klapa może i bywa fajna, tylko mnie z kolei czasami denerwuje to, jak długo ona się zamyka. No właśnie, a tu raz, dwa, trzy i zamknięte. I bym raczej nie wziął takiej opcji. No. Więc bez tego mogę żyć. Wiesz, ja zaczynam doceniać w samochodach właśnie koreańskich i niektórych francuskich, bo nie we wszystkich niestety tak jest. Zaczynam doceniać to, jak niektóre firmy robią cenniki tak, żeby wybrać kilka wersji, które są takie optymalne dla ludzi poszukujących mniej lub bardziej wypasionego samochodu. Te samochody są w miarę dostępne od ręki, bo one stoją na placu, bo przecież nikt nie zleca produkcji, została zlecona produkcja i one po prostu są do odbioru. Ale przychodzisz, masz, o, mamy samochód z automatyczną klimatyzacją, z fajnym radiem, z fajnymi zegarami, proszę bardzo, to jest z pakietem pewnie Business Line albo coś takiego. I ten samochód w ciągu 2 tygodni masz do odbioru. Myślisz, że aż tak dobrze jest? Tak. Przełączyłem z tego trybu sportowego, gdzie niepotrzebnie nam trzymał silnik spalinowy odpalony. Tak, właśnie jest tak dobrze, że te samochody są na placu i one są po prostu... Taka wersja te? Takie, no to, takie ja wiem, tak. Ja wiem, że teraz generalnie to... No teraz generalnie dużo samochodów jest na placu. Ograniczone. Ale właśnie o to chodzi, że dzięki właśnie takim specyfikacjom, które są optymalizowane pod potrzeby konkretnego rynku, te samochody po prostu stają na stoku i są dostępne prawie od ręki. W niektórych krajach... No dobrze, pojedźmy prosto, skręcimy potem od tamtej strony przejedziemy. W niektórych krajach hybrydy plug-in, nie mówiąc o zwykłych hybrydach, bo zwykłe hybrydy coraz rzadziej są wspierane, ale hybrydy plug-in cieszą się względami podatkowymi w niektórych krajach. Ale nie. U nas oczywiście nie. To jest normalny samochód. Tak. Na to żadnych dopłat, żadnych... Nie no, akcyza jest trochę mniejsza. Nie, dlatego że akcyza byłaby mniejsza, gdyby on miał większą pojemność, tak? No nie no, tak czy inaczej jest to połowę mniejsza. No dobrze, ale to będą jakieś grosze, tak? Więc to jest... On jest to połowę mniejsza, no. No dobrze, ale to i tak są groszowe kwestie, to na dywaniki będzie w tym samochodzie. To, że tam z tych 3 coś tam procent zajdzie się na 1,5, to jest to nadal... No niewiele, no. Niewiele. Powiem tak. Bardzo fajny samochód. Chciałbym mieć samochód z większym bagażnikiem, który tak wygląda. Za rozsądne pieniądze. Tak. Wyobrażasz sobie... On kosztuje mniej więcej tyle, co samochód klasy średniej. Jest wypasionym kompaktem, ale jest crossoverem. No. Wyobrażasz by sobie, ile by kosztował nowy, porównywalnie wyposażony Golf? Nie liczyłem jeszcze cen nowego Golfa. Ponoć nowy Golf wcale nie jest drogim samochodem, jeśli się go tam... Tak, oczywiście, tanim też nie jest. Nie konfigurowałem sobie jeszcze nowego Golfa. Ja też nie, bo nie chcę Golfa. Natomiast trochę się naczytałem o tym, z jakimi problemami się zaczęło. Oj tam, to źli ludzie ale mówią. Nie, na pewno te problemy Volkswagen to już rozwiąza, problemy są rozwiązywane na bieżąco, żeby do klienta docierał produkt jak najwyższej jakości. Oczywiście. No. A poza tym zawsze można sobie klemę z akumulatora zdjąć, jak coś jest nie tak. A to w fabryce tak robią, tak. Jak im się nie udaje odpalić Golfa nowego zjeżdżającego z tego, to podobno odpinają klemy i może liczą, że jak podłączą znowu, to on ożyje. No i to jest słuszna koncepcja w przypadku wielu nowych samochodów. Mam nadzieję, że w przypadku tego nie. Ten samochód, gdybym nie potrzebował samochodu do jazdy głównie po mieście, świetna alternatywa dla diesla, bardzo fajna. No. W trasę wybrałbym inną wersję. W gamie tych
tego modelu są naprawdę. Znaczy dla rozsądnych wybrałbym 1.4 TGDI, ten taki 140 koni, bo to już wystarczy w zupełności. A wiesz, że nie jeździłem tylko tym. To już wystarczy w zupełności do normalnej jazdy. Boże, jak mi się tu kamera. Wybrałbym te 1.4 140 koni, bo to w zupełności wystarczy takiej normalnej jazdy. A jako, ja nie jestem rozsądny, to wybrał 1.6. No tak, i to 1.6 te 200 koni za ten, za nie pamiętam ile to jest. Za niewiele ponad 100, tam chyba 104 tysiące jakoś tak się zaczyna. To jest naprawdę fajna oferta. Wziąłbym nie po to, żeby jeździć nie wiadomo jak szybko, tylko po to, żeby mieć 200, ponad 200 koni. Było fajnie. W razie czego? W razie czego, jakby było potrzebne. No. No, to dziękujemy. To dziękujemy. No.